tutaj Frodo wyczaił, że na dole mamy miejsce w nękę na miecz, więc już tam lecę. Gdzie skrzynia, dobra, wiesz, naprzeciwko skrzyni. A już włożyłaś? Nie, teraz dopiero wkładam. Czekaj, bo ja go jeszcze nie złożyłem. Dobra. Okay. O Jezu. Wchodzę. Dobra. No, powiem ci, że jest ogień. Znowu mamy do skakania i mamy skrzynię. Ej, poczekaj, bo... Coś tu słyszę, jak buczy. Słyszysz? W sensie ja słyszę muzyczkę, tak? Muzyczkę jak muzyczkę, ale ja słyszę jakieś takie warczenie. Wiesz co, może ja po prostu powinnam sobie podgłośnić tą muzykę. Wiesz co? No, słyszę. A no, czekaj, ale co jakiś czas, co jakiś czas to słyszę. No, słyszę. No. Ale to nie ten wiatr? Nie. Mówię ci, że to... Dobra. I to nawet przy tej kracie bardziej słychać, nie wiem, przeskoczyłam na drugą stronę tym wiatrem. I mamy do obkręcenia... No, te posągi pewnie trzeba będzie ustawić w jakiś sposób. Czy tu jest jakaś wnęka? Poczekaj. Co to jest? To jest jakaś wnęka. Jak to obkręcisz i się odwrócisz, to po prawej stronie widzę wnękę. I można się tu podciągnąć na łapkach. Dobra. Tam jest, zresztą podpowiedzią jest taki oderwany jakby fragment balkonu. No, ściany, tak? No. 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 To jest jakiś zjazd w dół, to ja nie wiem, czy ja chcę. I czy my tam powinniśmy? Poczekaj, bo idę do góry, do góry? Tak. A gdzie ty tu zjeżdżasz? No, idź na nóżkach, zobaczysz. Co a, tu bo tutaj jest? Ciemno. Ja tam sobie strzeliłam dwa razy, bo nie chciałam zmarnować kolejnej flary. Kurde. Co? Ja sobie... Masz tam... No, zjechałam i jest lawa. Musisz uważać, bo trzeba będzie od razu wskoczyć na filar. Dobra. Kurde. Ale to chyba, wiesz co... Mam czerwoną duszę. To jest chyba nie jedyna droga, duszą. Nic z innej. O kurde. Tutaj? Tak, tu. Aha, dobra, mamy to, tą czaszkę, nie? Mhm. O kurde, kolce. Tam jest ten! Laserek. Jeszcze nie widziałam, nie widziałam, nie, bo się skupiłam, wiesz co? Oddali jest a laser. Jest, widzę. To może do tego mostu, wiesz. Mhm, być może. Jezus, spadłem do lawy. Ale to jest do przejścia. Tak, dobra. Tak. Tylko trzeba tak się dobrze ustawić. No, jest. Nie dobra. To. Ja w ogóle, wiesz, oświetlam sobie drogę broni. Nie będę tylko komentować. A to nie wiem, czy jest dobry pomysł. Ale teraz wychodzę tutaj z drugiej strony, ale ja nie wiem, czy ja chcę. Jezus Maria, nic tylko nie widzę. Tyle by było w tej sali? No nie wierzę w to. No a tutaj nie ma dostępu do tego nie, no, co my idę chcemy? Nie, no właśnie tam. Tak, tak, bo to trzeba iść, bo ja się już w ogóle, wiesz, chciałam wracać. No dobrze, ale teraz gdzie tu powrót? No jak gdzie? No w tym okienku, nie? W tym okienku... No jak skoczyłeś po laser? Bo ja skoczyłam najpierw w okienko, a później po laser.
No, i to, a gdzie ten laser tam gdzie ten okienko tam prowadzi? Do z powrotem, do wyjścia, tam po drugiej stronie, tej pierwszej stronie, co był wiatr. Pokaż. Aha, dobra. Nadal było tak ciemno, że nic nie widziałem. Nic nie mówi, bo na dole jest lawa. A... Jak stąd zejść bezpiecznie? Może mi powiesz? Nie wiem, ja jakoś skoczyłem tu. Na bok? Chociaż, no... Też tak chcę zrobić. No i dobra, i teraz tak, tutaj są przyciski. Jeden. A, przekręca posągi. Aj, kurde, jak to zrobić, żeby teraz było dobrze? Najpierw wziąłem lewy, teraz robię prawy. Nie, też to nic nie dało. To może jeszcze raz prawy. Aha. Czaję. To może teraz lewy. W którą stronę one mają być obrócone? No jeden widzę, że zapala się, to chyba ta odpowiednia strona, to jest... Bez sensu, nie wiem o co chodzi w tym. Mogę jeszcze? Mogę. Szkoda, że nie można jednego zatrzymać, wiesz o co chodzi. Nie wiem. Ale ja nie wiem nadal... No jeden się zapala, okej, widzę. W stronę tego to miecza. Może oni mają dobra, być, udało może się. Oni mają, to, ale to jak mają być ustawieni? Do... Tak, do siebie, do. To jest kusza w ogóle. Dobra, i teraz pewnie będzie jazda, tak myślałem. Ja pierdzielę. Ale marnuję. Wiesz co, metodą... O, chyba sobie żart... Ja pierdzielę. No coś mi to nie idzie. Uwierz mi też nie. Dobra, miałam takie, koniec, miałam takie ustawienie, szlak mnie zaraz trafi. No, ja muszę jeszcze raz to wszystko. To było nie do przejścia, sorry. Ja muszę jeszcze raz, wiesz, wszystko od początku. Mało tego, muszę te posągi jeszcze raz ustawiać. No co ty? No, bo mnie zabili. My zaraz szlak trafi, no. Teraz ty się męczysz, widzę, z tym. Nie mogę sobie poradzić. Za cholerę. Dobra, teraz mi się znowu udało. Ale ci nie powiem ci. No nie, no bo mamy zupełnie inne ustawienia, że tak powiem. Nie, bez sensu. Ja tego nie zrobię. Ja zaraz zrobię cięcie. No, zabieraj. Patrz, nie mogę wyjąć broni, jakiś shit. Oni teraz powinno być dobrze, bo teraz są poodwracani jakby każdy w inną stronę. Może teraz. Gówno. No czemu nie mogę broni wyjąć? Co za shit? Ja sobie to zapiszę, bo wydaje mi się, że powinnam wcisnąć teraz ten drugi. Nie, ale mi życia prostu... zjechało. Oj, ale to będzie trudne. Ja pierdzielę. Nie mogę tego ich pokonać. Tu jest zero, tak? No nareszcie. Boże, ja to dopiero zrobiłam.
Wow. Wow, wow. Tu jest ktoś do zabicia? Ja już chyba z trzeci raz nie daję rady. Mam po prostu wow. Piksel życia i... A zaser w ogóle. Nie wiem, jeszcze ten pacjent. No po prostu jest... Ja mam piksel życia. Zabić ci. No co, ty nie powiesz. O kurde! No. Jest. Nam prawie jakiś. Tylko czy starczy mi, słuchaj, amunicji? Amunicja jak amunicja, życie. A tam życie, dobra, zabiłam. Ta? I miga. Pojawiło się no, coś. Jakiś taki niebieski diament. Albo jakiś kryształ. Teraz będziemy taki. Mogli chyba. Tak, kuszą chyba, nie? W to walnąć. Chyba tak. Tylko gdzie to było? A jest tutaj, nad tymi drzwiami. Czym z Hamo? O, nie popełnimy tego samego błędu co w Nero. Ale widzę, że jest standardowa amunicja. No ale gdzie. No ale gdzie teraz? Nad drzwiami jest. Ale to... widzisz, ja nie otworzyłam wtedy tej skrzynki z HP, więc sobie mogę spokojnie teraz otworzyć. A, no to ty sprytna jesteś. No, widzisz. No i pięknie. A ja nie. Otworzyło się tu i tu, więc nie wiem, gdzie ale idziemy najpierw. Tu się otworzyło, mi się nigdzie nic nie otworzyło. No, droga powrotna. O! No mi się tak nic się... nie otworzyło. No jak rozbijesz ten, ten kryształek. No dobra. O ludzie, aha, muszę połączyć sobie, kurde, ja mam naprawdę zaćmę jakąś, muszę sobie to połączyć przecież z laserem. Kobito, myśl to trochę. Jest na powodzie. Ja poszedłem w to małe, nie wiem, no czy to tak, dobry bo pomysł. Bo raczej powrotne, no nie wiem, czy nam tutaj coś da. I to jest nowy level. Tak. Mhm. Znaczy nowy level, ale on się tak samo nazywa, nie? A nawet nie zwracałam uwagi. Tak. Bennett of Fortress. O, po prawej mamy skrzynię z amunicją, to bardzo dobrze. Kurde, nie mogę sobie trafić. Amunicję na... do tego. Jak on się nazywa? Kusza. Tak. A tutaj mamy dźwignię i mamy oko. Kolejne oko. Już, momencik. A, no jest. Nie, poczekaj. Tak. Mamy kolejne oko i co będzie jak tą dźwignię? Dobra, tam jest ewentualnie jakaś krata. No dobra, to co, ciągamy? No tak, tylko że... No, tylko że też nie wiem, co się otworzyło. Nie wiem, co się otworzyło, no właśnie. Cofnę się. Nie widzę innej opcji. Bo z tamtej strony lawa była. Aha, nie łańcuch wiem. Jest do przeskoczenia, a nam wysunął. A, dobra. Się. Mhm. No jeszcze, słuchaj, nie było łańcuchów Ups. W tym customie, więc najwyższy czas. Dobra. Potem jest mamki, jest widzę. Mamki, tak. Wow. Co? Taka animacja fajna. Widzisz takie dziwne na ścianach? Nie wiem, czy to nie będzie do zestrzelenia. Tak, ale to chyba, wiesz co, tak jak tam, chyba musi tak, się odsłonić. Być może, pewnie tak. O, właśnie, no właśnie ten przycisk to robi. I tak chyba też jest koło tego mostu zwodzonego, to samo. Tak. To co, wracamy się manki. Zgadza się. I będziemy musieli... Chyba trzeba będzie znowu łańcuch, tak. Nie? Stąd chyba nie zestrzelimy. Nie da rady. Nie ma szans. Słab się. O, dobra. Podoba mi się ten custom. Naprawdę, fajny jest.
Na razie się nic nie zacinamy. Jest tak, wiesz, fajnie, czytelnie. Wszystko do przodu. No tak, stąd można spokojnie sobie to zastrzelić. Wow. A jak było przybliżenie? Wow. A jest, dobra. A oddalenie? Masz? Tak, dobra. Oj. Co się dzieje? Jakieś te wielkie... Wielkie podesty się wysunęły. I tu od razu, gdzie był ten przycisk, nie? Skaczemy. Tak, tak. A czekaj, bo tutaj jest znowu następny też do... Ty, a mi... A to chyba dlatego, do zestrzelenia. Dlatego, że zginęłam. A, wychodzi następny klocek. Tylko teraz pytanie, gdzie idziemy, bo tu jest ta kratka. Można tu w ogóle przez tą kratkę przejść? Złapać się. A, nie można. Nie można. Aha. Nie można. Nie, bo tak wygląda, jakby, wiesz, no tak, można tak, było tak, pod tą jest kratą taka, przejść. Jest taka wnęka. Masz rację. No i tu teraz z drugiej strony, prawda? Tak. Trzeba wskoczyć. I wysuwa się. A tutaj też nie można? Normalnie spróbuję. No nie można się złapać tego. Te drzwi można otworzyć ręcznie? Można. No, jakaś muzyczka. Mamy tu jakąś... A tu jeszcze... Czekaj, a tu wcześniej jeszcze coś było, czy nie? No nie, nie widziałam tam nic. Aha, to była ta skrzynia tylko na dole. Dobra. Się prosi, żeby tu było coś. Ile my mamy w ogóle już tych sekretów? 4 na 13. W ogóle zginęłam, ale w szczegół. Ale to fajnie jest wszystko dopracowane, naprawdę. Coś czuję, że te posążki to żyją. To samo pomyślałam. Ta muzyka taka klimatyczna. Więc obejdę na razie dookoła, no ja tak nie samo wiem. Robię. Znaczy na górę weszłam, wiesz? I tutaj mam skrzynię na amunicję. Tu nawet dobrze. Szukam jakiegoś... Muzyczka, no. Jakiegoś życia. No jest skrzynia na amunicję, dobra. Daliby więcej. Są dwie skrzynie na amunicję. Te drzwi? Na razie próbuję otwierać i żadne mi się nie otworzyły, więc... Pewnie... Nie ma jakiegoś życia tu? No, na razie nie spotkałam. Tych drzwi środkowych na górze nie można otworzyć. No, żadnych z tego, co już przejrzałam. Dobra. No to co? To zostało na środek. Wcale tam nie chcę iść. Ja też. Tym bardziej, że mi życie miga. Mogę mieć problem. To zapiszę. Trochę się bojawszyk. Jak ja tam stoję z amunicją? 238 i 3 z shotguna. No świetnie. Ale dobra. Tu nic nie ma. Na środku jest jakieś no tak, coś. Ale... Nic się nie da zrobić. Tak jakbyśmy coś, słuchaj, pominęli? Oj, spadłem na dół. Jesteśmy pewni, że niczego nie pominęliśmy? A tego nie można przesunąć? Nie, tego się nie, nie przesuwa tych posągów. Właśnie. Patrzę, czy też gdzieś coś na dole tutaj nie ma. Z tej strony nie. Jeszcze zobaczę sobie z drugiej. Tam na dole widzę taką dziurę. Jak wchodziliśmy do tej komnaty, no, to ten tak jakby... No jak to powiedzieć, ten środkowy taki, no na wprost ten posąg i za tym posągiem jest taki w ścianie. No właśnie idę jeszcze z tamtej strony zobaczyć.
Bo tutaj po bokach... Tak, bo jest drabina. Mhm. No, bo tutaj po bokach nic nie ma. Więc jeszcze z tamtej strony nie byłam. Tylko trzeba w odpowiednim momencie odskoczyć do tyłu. O, Jezus. A to zrobiłem. Aha, widzę, nie? Jest okienko, no. Jest okienko i jest drabina, faktycznie. Życie, och, cudownie. Ciekawe, czemu dają. Dobra, pięknie. I teraz no. Słuchaj, są dwa przejścia. Ja pierdzielę. No ja też się odbiłam plecami, pewnie zrobiłam to samo, co ty. Ale będzie tutaj teraz znowu to, co kiedyś mieliśmy problem z tym... z tym ogniem. No kurde. Muszę to wypróbować, mnie to tak zaraz zabije pewnie. Jaki to ma zasięg, powiedzcie mi. Dobra. No jest faktycznie życie, ale czy ja go chcę? Nie chcę. Coś tu się otworzyło. Jezu, nic nie widzę. Tu są jakieś ognie z jednej i z drugiej strony. No i zaraz mnie podpali, nie! A z której strony, w którą stronę poszedłeś? W lewo. I tu jest manki. Tak. No to pięknie. Ominąć to nie będzie łatwe. Tylko teraz, jak nas to dosięga? No właśnie, a w pewnym momencie jest coś takiego, że zasłania ci to, wiesz o co chodzi, że nie możesz zobaczyć nic. No zdaję sobie Jezu, ale sprawę. Idź w drugą stronę, drugą, nie, szybko. Kurde, wyszłam do Windowsa. Znaczy, jestem przy tej pierwszej ścianie, bo tam trzeba szybko się schować. No tak, tak, tak. I potem znowu trzeba tam podążyć. Tylko, że właśnie to jest to, że ja... Ona mi się tutaj blokuje na rożkach. No i podpaliłem się. Obrażam, znowu tego samego błędu nie zrobiła. I żebym nie wcisnęła escape'a, tylko F5, no. A co, zapisujesz na tym? Tak, tak. A ja nie, właśnie. No ty jesteś hardcore. No. Hardkorowy koks. Ciekawe, czy mnie podpali tutaj. Boję się właśnie, że mnie wywali zaraz. No ale F5 jak wciskasz? Czekaj, skupiam się. Idę do tej ściany. Za daleko przeszłam, chyba mnie tu podpali. Wiedziałam, że za ostro. Może się uda, no i jak tam? Nie wiem, męczę to. Zaraz mnie pewnie podpali. No mi się chyba udaje. Jestem już na ostatniej prostej, żeby mnie nie podpaliło. Jej, udało się. No, mi też. Ale tu ciemno. O kurde, a czemu... jesteśmy na samym dole, tam przy lawie. Tak, ja prosto do lawy. Mam nadzieję, że zasejwowałeś. Tak, tylko że prosto co do lawy. Co to jest? Znowu mamy te takie do strzelania. Wow. Okej. Dobra. Dobrze, to pewnie nam, wiesz co, pewnie te wysunie spod ziemi, nie? Jakieś te chyba klocki. Ja sobie oczywiście biorę amunicję. O, do łuku mam akurat. Się zastanawiam, jakbyśmy teraz, bo tutaj pewnie... O kurde! Okej. Okay. Widziałeś to? Nie. Jak weźmiesz sobie amunicję, to się odwróć i po prostu zobacz, co jest nad okienem. Aha, okej. Okay. No. Ale. No ale w co pierwsze my mamy strzelić, bo nie czaję. Mam w to okienko skoczyć najpierw?
Kurczę, no tutaj już nic nie będzie. Nie, no trzeba koniecznie na to okienko. Ja sobie wziąłem jeszcze życie, bo ja podejrzewam, że my... Tak, i tu jest dźwignia, o Boże. Że my tutaj nie trafimy już z powrotem, nie? No nie. Dobra, jeszcze raz save. Ja sobie naszykuję od razu. O. A wiesz co robić? Kuszę. Nie. No strzelać mamy na czas w te główienka. Okej. Okay. I teraz co one dają? One nam dają to, że się wysuwają kolejne jakby te podłogi. Wiesz o co chodzi? Dobra, ja już zginęłam, okay. Ale ja sobie będę save'ować w trakcie. Ale shit. Nie zdążyłem. A co to w ogóle już... No dźwignię tak wziąłem, chciał... nie? Tak. A. No. Oj, to będzie irytujące, coś czuję. Czy ale... Z... Nie rozumiem. Nie czaję tego. Dobra, teraz. Przecież czas jeszcze leci w dół, a. Jezu, no, zróbżesz. Nie rozumiem tego. Trzeba strzelać w te szybko, w te i następne klocki ci się wyskakują ci. No ja wiem, ale. Ja już mam 10 sekund. Nie, to jest jakaś paranoja. No. I co teraz? Zdążyłem? No ja mam wszystkie klocki. Masz to? Poczekaj. Bo to jest takie trochę dziwne. Trzy... Tak. Kurde. No cztery, trzy. Teraz niby czas mi leci do... skończył mi się czas, ale... Ale wszystkie trzy zestrzeliłam. Ile ty zestrzeliłeś? Trzy. No. Jeszcze mnie tutaj, no właśnie, dopadło to coś. O, Jesus, źle to zrobiłem, mogłem wziąć tamtą apteczkę, zostawić sobie. O kurde, jak mnie to żre. Zabiło mnie to. Kurde, to ucieka, nie mogę tego zabić. Dobra, mam patent. A mnie to raczej tak żarło, wiesz? Jeden mi uciekł. O, jest. One mnie żarły jakby na tym klocku. No tak. I patent był taki, że trzeba było... Kurde, robić rolę. A, no mi życie miga. Zabiłem, ale... No mi nie miga, ale zastanawiam się, czy mogę... Myślisz, że mogę tam wrócić po tą skrzynię z życiem? Myślę, że tak, tylko że to trochę, nie? Ja sobie... Możesz wrócić. Ja sobie wrócę. Dobrze, dobrze. Będę miał od kogo save'a brać. Bo coś czuję, że skrzeniłem to. Ale tylko dwie Lilith wyleciały, tak, nie? Tak, tak, tylko... Czy jeszcze coś nie, więcej? Nie, tylko dwie. Wzięłam skrzynię. O, jak to dobrze mieć full HP. No, na tyle, ile możliwe, prawda? No to dobrze. A jak tam stoisz, powiedz mi, z amunicją? Już zaraz, tylko wejdę po tej drabinie. Mam, kurde, tylko 118. 130. 130, co to jest? Tego nie mogę nic użyć. A, to jest ta winda. A to są te windy. Tam, gdzie były te posągi takie kamienne, nie? To no, tutaj pamiętam. Jest właśnie jedna z tych wind, ale... Nie wiem, nie mogę tego ruszyć. Jakby tutaj potrzebny był jakiś klucz. Lecę teraz, jestem przed tą drabinką. I myślę, że jak wejdę na górę, to możemy sobie zakończyć ten odcinek. Dobrze. To ja sobie tylko jeszcze ten klucz tutaj wezmę, bo to jest taki klucz do wzięcia, wiesz? A no, to też sobie wezmę. I on chyba to ruszy do góry.
A to będziemy musieli aż trzy takie zrobić. A jak to przeszedłeś? Przeleciałem. Tam jest jeszcze obok, obok jeszcze jedna. A jest, dobra. Mhm. Oj, to nie będzie łatwe. Jak to zrobić? Nie można się tak mocno rozbujać, wiesz, na tym łańcuchu w drodze powrotnej. Bo... Kurde. Może tak? No tak. Bo tutaj z tej drabinki to tylko na ten łańcuch jest, prawda? Nic tam więcej nie było do wzięcia. Z tej drabinki, no potem widzisz ten taki przycisk, nie? Bo to jest taka winda. I potem zabierasz ten klucz. Ona mi go nie przycisnęła. No nie, bo tam musisz iść po ten klucz najpierw. Najpierw na łańcuch, tak? Tak, tak. A dopiero później do tego przycisku. No. Dobra. Dobrze, dobra. No, ja jestem już przed tym przyciskiem, mam klucz, więc mogę poczekać. Telefon. Słyszę, ale to poczekają sobie. Zmiga mi życie, łaj. Dobra, i teraz z powrotem. Tak, tylko właśnie nie możesz się za mocno rozbujać na tej linii, na tym łańcuchu, bo przelecisz przez dziurę. Aha, rozumiem. To ja sobie zapiszę na tym łańcuchu. Tam jeszcze będzie te ognie z drugiej strony, nie? Po prawej. Kurde, co ja robię? A nie, jest okej. No. Dobra, to jestem przy tym przycisku. To co, kończymy? Tak, do następnego, nie? Dobra, no to trzymajcie się, kochani. Pa, pa.